Magnifikat, hymn. Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji, tak bardzo dobrego. On młodość moją rytmem cudnym obwarował, On pieśń mą na dębowym kowadle ukował. Rozebrzmij, duszo moja, chwałą Pana Twego, sprawcy wiedzy anielskiej, sprawcy łaskawego. Jest to spotkanie wyjątkowe wokół pierwszego tomu krytycznego wydania dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Już na samym początku warto podkreślić, że wydania krytyczne w ogóle są rzadkością i zawsze są wielkim świętem dla bibliofilów, dla edytorów i dla wszystkich czytelników. Bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję Metropolitę Krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Witam Jego Eminencję, księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Jana Zająca. Wielkim zaszczytem jest dla nas obecność pani Haliny Kwiatkowskiej, znakomitej aktorki teatralnej i filmowej, przyjaciółki Karola Wojtyły. Witamy bardzo serdecznie. Witam profesora Jacka Popiela, który stał na czele Komitetu Naukowego tegoż krytycznego wydania. Witam Henryka Woźniakowskiego, prezesa wydawnictwa Znak. Ale całe to przedsięwzięcie, szanowni państwo, jest dziełem także Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Witam panią dyrektor Agatę Szutę. Nie mogło być innego miejsca niż właśnie to na prezentację pierwszego wspaniałego tomu dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Ten tom pierwszy, jak wiemy, obejmuje lata 1938-1946. A więc lata, kiedy młody Karol Wojtyła opuszcza Wadowice, przenosi się do Krakowa, tutaj podejmuje studia, tutaj zastaje go wybuch II wojny światowej, tutaj pracuje, między innymi w kamieniołomach, w Solwaru. I tutaj w tym domu uczestniczy w życiu seminarium, tajnego seminarium duchownego, które założył dla przyszłych kapłanów arcybiskup Adam Stefan Sapieha. I w tym domu, dokładnie w kaplicy arcybiskupiej, został wyświęcony na kapłana 1 listopada 1946 roku. Karol Wojtyła publikował swoje utwory literackie pod pseudonimami i w autorstwo tych pseudonimów tajemniczeni byli nieliczni tylko Jerzy Turowicz, Hanna Maleska, później Marek Skwarnicki i Stanisław Grygiel. To monumentalne i pomnikowe wydanie, które w tej chwili się rozpoczyna tym właśnie pierwszym tomem, tomem szczególnie ważnym ze względu na to, że zawiera on niepublikowany i nieznany dotąd tekst znaleziony przez Annę Karoń-Ostrowską pod incipitem Jestem wciąż na tym samym brzegu, a także ze względu na to, że ustala on teksty, które do tej pory występowały i publikowane także były w rozmaitych odmianach, opatrując je niezwykle kompetentnymi zresztą wyjaśnieniami. Więc nareszcie mamy kanoniczny zbiór, być może jeszcze nie ostateczny. Autorzy wstępu, pan profesor Popiel, nie wyklucza, że jeszcze coś się odnajdzie i coś z archiwów prywatnych czy kościelnych wypłynie. W przypadku wydań krytycznych zaskoczeń nie brakuje. Zdarzają się także odkrycia. Zapraszam dr Annę Karoń-Ostrowską. Rzeczywiście, no, zdarzył mi się ten cud. Dlatego, że licząc lekko, ten tekst czekał w archiwum 41 lat na odnalezienie go, odkrycie. Utwór Ciągle jestem na tym samym brzegu. Jest to moment zmagania się z ludzką miłością. Jedyny
taki tekst w biografii Karola Wojtyły, jedyny taki, który opowiada o doświadczeniu relacji z kobietą, pokazuje to zmaganie o to, czy jego powołaniem jest małżeństwo, rodzina, ludzka miłość, czy też jednocześnie pokazuje dalej to wezwanie przez Boga, te momenty, w których on czuje, że właśnie, że to nie jest ten brzeg, że w pewnym momencie padają takie słowa Mario, bo głównym bohaterem jest Łukasz, tą kobietą, która jest dla niego ważna, jest Maria. I kiedy on w pewnym momencie pyta, Mario, czy ty jesteś tym brzegiem, którego nie mogę porzucić? Mając coraz bardziej świadomość, doświadczenie, przeżycie, że tym drugim brzegiem jest Bóg. Miałem olbrzymie przeżycie obcowania z tekstami bardzo osobistymi Karola Wojtyły, 18, 19, 20, 20-letniego człowieka, który z Wadowic trafił do Krakowa, jest studentem polonistyki i próbuje poprzez teksty literackie zrozumieć swoje miejsce w świecie, a najbardziej fascynujący jest ten etap, kiedy w tych tekstach widać ten proces stopniowego dochodzenia do decyzji, że nie poezja, nie dramaturgia, nie aktorstwo, tylko kapłaństwo będzie jego przesłaniem życiowym, powołaniem życiowym. I to Państwo możecie w tym tomie właśnie tak chronologicznie ułożonym doskonale odczytać i tutaj chciałbym, żeby ta lektura była niesłychanie właśnie głęboka, pokazująca te perypetie osobiste Karola Wojtyły. Ja w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, że zgodził się na druk w wydawnictwie Znak, bowiem zamyka się pewna klamra właśnie od 1979 roku, kiedy ukazał się pierwszy tom, który objawił, że papież jest poetą, dramaturgiem i człowiekiem teatru. I ten tom jest jak gdyby pewną formą zamknięcia tych edycji. Ale dziękując Znakowi, dziękuję właśnie pani Annie Szulczyńskiej i całemu zespołowi, pani Małgorzacie, także Downer zajmującej się promocją. Proszę Państwa, z tak profesjonalnym podejściem do spraw edytorskich rzadko się dzisiaj w świecie wydawniczym spotykamy. Dziękuję także wszystkim członkom zespołu, że udało nam się trochę później niż zamierzaliśmy wydać ten pierwszy tom i mam nadzieję, że jeszcze w 2019 ukaże się drugi tom poświęcony poezji dojrzałej Karola Wojtyły i Jana Pawła II, a na stulecie urodzin Jana Pawła II Karola Wojtyły, czyli w 2020 roku będziemy mogli oddać tom ostatni poświęcony dramatom, ale także tekstom niepublikowanym, które mamy nadzieję jeszcze otrzymamy. Każdy utwór jest opatrzony notą edytorską, która zawiera informacje, kiedy dany utwór powstał, czy zachował się w rękopisie, w ilu maszynopisach, kiedy doczekał się publikacji. Następnie są odmiany tekstu i objaśnienia, które przygotowywaliśmy głównie z myślą o młodych odbiorcach. Natomiast różnice pojawiające się w rękopisach, maszynopisach i głównych wydaniach stanowiły przedmiot naszej dogłębnej analizy, i na ich podstawie każdorazowo dokonywaliśmy rozstrzygnięć, która wersja powinna stanowić podstawę druku. Praca na rękopisach pozwoliła nam uwolnić teksty od ewentualnych błędów edytorskich, przywrócić teksty w całości, bez jakiegokolwiek skracania, a także oddzielić poszczególne wersje utworów, czasami mylnie scalone. Pieśń o Bogu ukrytym. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności. Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać. Coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej, a idąc krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej. Zaprzyjaźniłam się z Mieczysławem Kotarczykiem, który przed wojną był bardzo bliskim przyjacielem Karola. Mietek z żoną
przeprowadził się do niego, do mieszkania na Dnieckiej w Krakowie i tam powstał wspólnie, ale to właśnie Mietek wymyślił, on to stworzył, teatr słowa oparty wyłącznie na cudownej klasyce poezji polskiej zakazanej przez Niemców. W tym mieszkaniu w suterynach u Karola w katakumbach, jak nazywaliśmy, nasza piątka odbywała próby we środy i w soboty pod przewodnictwem właśnie Mietka i zrobiliśmy wspólnie 7 tajnych premier po salonach odważnych ludzi. Tak się stało, że na jednej z ostatnich prób Karol powiedział, że czuje się w obowiązku oznajmić kolegom, że nie będzie aktorem, a byłby aktorem niezwykłym. Fragment listu do Mieczysława Kotlarczyka z Wielkanocy 1940 roku. Kochany Mieciu, piszę przed Wielką Nocą, przed świętem zmartwychwstania piszę. Potrzebuję się z tobą, drogi mój, dobrym chociażby słowem podzielić. Ja sam napisałem dramat nowy, grecki formą, chrześcijański duchem, odwieczny treścią, podobnie jak każdy. Dramat o cierpieniu, Hiob. Wcale się to niektórym ludziom podoba. Wynikło to w pewnej mierze z tego, że zagłębiłem się w Stary Testament, przeczytałem psalmy Dawida, księgę Hioba, księgi mądrości, teraz proroków. Poza tym z ważniejszych słowacki i nowa sztuka, genialna rzecz. A obecnie wykłady z literatury słowiańskiej Mickiewicza. To nie tylko prezentacja pierwszego tomu, ale przeżyliśmy spotkanie z Janem Pawłem II. Jego słowa, które słyszeliśmy z ust świetnego aktora, pani profesor Kwiatkowskiej, ale także tych wszystkich, którzy pracowali, aby ten tom krytyczny wyszedł, żeby społeczeństwo polskie, a potem mamy nadzieję także i tłumaczenia zagraniczne, mieli autentyczny dorobek literacki Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Są rocznice, rocznice jego urodzin, w przyszłym roku stulecie, także 40-lecie jego pielgrzymki do Polski. Bardzo się przyda, bo zostawił wielkie dziedzictwo Jan Paweł II, dziedzictwo związane z jego wyborem na Stolicę Apostolską, ale przede wszystkim on sam zostawił siebie i poznanie jego poprzez literaturę, poprzez twórczość jest dla nas bardzo bogacujące. Tak jak słyszeliśmy, czytając jego twórczość, poznawaliśmy jego duszę, jego intelekt, jego człowieczeństwo, wspaniałe, wyjątkowe. A za to, że dzisiaj przybliżyliście nam to wszystko, a także przez tę pracę, bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi, że jak tu przyszedł, poparł, no i że to wszystko ujrzało światło dzienne. Bardzo dziękuję.